Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać gospodarza dzisiejszej uroczystości, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. W imieniu marszałka oraz własnym i wszystkich muzealników z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem witam wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Starostę Ostródzkiego, pana Andrzeja Witkowskiego. Wójta gminy Grunwald, a pana Adama Szczepkowskiego. Prezesa Rady Fundacji Grunwald, pana Henryka Kacprzyka. Przewodniczącego Rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, pana profesora Jana Gancewskiego. Proboszcza parafii Stembark, księdza Tomasza Komorskiego. Panią prezes firmy RS Investment, panią Teresę Załęską-Rozkosz. Witam radnych, przedstawicieli służb mundurowych, starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli szkolnictwa, dyrektorów jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego, media oraz wszystkich przybyłych gości. Szanowni Państwo, chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, pana marszałka Gustawa Marka Brzezina. Panie marszałku. Dzień dobry Państwu, panie wojewodo, panowie samorządowcy, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, szanowni zacni goście, czcigodni księża, wykonawcy, bo liczna grupa jest wykonawców firmy, która realizuje inwestycje, no i Państwo, którzy przybyli tutaj z przekaźnikiem dobrej wiadomości, a więc media. Wszystkich bardzo serdecznie pragnę jeszcze gorąco przywitać, bo czas jest wyjątkowy. W tym momencie świadczymy faktem, a mianowicie zainwestowaniem w bardzo ważną dla nas inwestycje, przedsięwzięcie w województwie warmińsko-mazurskim, a mianowicie rozbudowy drugiego etapu muzeum tutaj pod Grunwaldem w Stemparku w wymiarze urbanistycznym, w wymiarze całorocznym. Jest to inwestycja samorządu województwa realizowana w ramach kontraktu terytorialnego pomiędzy samorządem województwa a rządem Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystująca dofinansowanie ze środków unijnych z programu Infrastruktura i Środowisko. Jak wiemy, pierwszy etap został zrealizowany w poprzednim okresie programowania. Wymiar to prawie 27 milionów złotych i około 17 milionów dofinansowania. Spełnił on swoje wymogi przygotowawcze do tego ważnego drugiego etapu, bo całe zaplecze uzbrojeniowe, całe rozłożenie też komunikacyjne zostało wykonane. Natomiast wszyscy praktycznie w regionie czekaliśmy na ten czas, kiedy muzeum w wymiarze całorocznym będzie miało możliwość już rozpoczęcia zainwestowania, no i wreszcie zafunkcjonowania, bo jak do tej pory wiemy, że pola grunwaldzkie są licznie odwiedzane, ale najbardziej cieszącą się datą to jest inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. To są kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających i chcielibyśmy, żeby taka sama liczba funkcjonowała na przestrzeni całego roku poprzez odwiedzanie muzeum, które będzie miało wymiar całoroczny. Sama kwestia urbanistyczna to ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, ponad 1700 metrów ekspozycji wystawowej. Reszta to kwestia edukacyjna i socjalna, więc kubaturowo inwestycja duża. I zamiar samorządu i kierunek inwestowania były określone dość dawno, natomiast kwestia zdobycia pieniędzy to jest zawsze wielki problem. Gdyby trzeba było zrealizować tą inwestycję ze środków własnych, z pewnością nie bylibyśmy w tym czasie i w tym miejscu zaawansowania tej inwestycji.
Wiemy, że w tym okresie programowania na lata 14-20 w regionalnym programie operacyjnym nie ma możliwości wspierania, dlatego tutaj porozumienie i dobre spojrzenie Ministerstwa Kultury, strony rządowej, poświadczenie tego kontraktu terytorialnego jest dla nas bardzo ważne, więc w tym miejscu serdecznie dziękuję Panie Wojewodo, że mogliśmy dla regionu dobrze się porozumieć i tę inwestycję już w zasadzie realizować. Początek był obiecujący, bo dofinansowanie w wymiarze ponad 15 milionów złotych i blisko 7 milionów złotych z budżetu województwa. Natomiast niestety po przetargu, zresztą już drugim, ta inwestycja będzie miała wymiar blisko 30 milionów złotych. Więc dofinansowanie 15-milionowe zostaje, natomiast drugie praktycznie 15 milionów złotych jest z budżetu województwa i w tym miejscu chcę serdecznie podziękować samorządowi województwa, Radzie Sejmiku. Są Państwo radni, panowie radni tutaj, jak widzę, obecni, więc dziękuję, że takie przyzwolenie w wymiarze strategicznym jest realizowane. Inwestycja pół na pół. Myślę, że jak już będzie zrealizowana, zamiar jest na 20 rok ją sfinalizować, to wtedy będziemy po prostu bardzo radośnie i z aplauzem otwierać tą inwestycję i po prostu te pola grunwaldzkie będą miały już wymiar ekspozycji całorocznej. To jest nasza marka, to jest marka regionu. To jest obok Kopernika drugie rozpoznawalne takie miejsce, jeżeli chodzi o region Warmii i Mazur. Natomiast myślę, że to jest też wymiar narodowy, biorąc pod uwagę średniowiecze, największą bitwę średniowiecza, decydującą praktycznie o dalszych losach historycznych Europy. To ten wymiar dopełnimy poprzez stacjonarne muzeum. Serdecznie dziękuję. Chcę poinformować też, żeby było wiadome, że w imieniu samorządu inwestycje prowadzi Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Pan dyrektor Drej wykazał dużą czujność w pierwszym przetargu, który no niestety nie okazał się dla nas pomyślny, ale nie wypłynęła ani jedna złotówka z budżetu województwa, ani dotacji. Faktura została zakwestionowana. Resztę losów i kwestii dochodzenia działalności poprzednika jest nie w naszych rękach, to są inne organy, które się tym zajmują. My dziękujemy natomiast tej rzeszy wykonawców, który jak widać doskonale i terminowo, i z harmonogramem, a więc firmie, która prowadzi inwestycje, widać przy tym rozłożeniu inwestycji, że mamy do czynienia z fachowcami, także pomyślności, wszystkiego dobrego, by w terminie i jak najszybciej można było zrealizować realizację drugiego etapu rozbudowy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem tutaj w Stębargu, na Warmii i Mazurach w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Marszałku. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu wojewodę warmińsko-mazurskiego, Pana Artura Chojeckiego. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowny Panie Marszałku, Panie Starosto, Panie Wójcie, Szanowni Państwo samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, radni Sejmiku Województwa i radni także innych szczebli samorządu powiatowego, gminnego, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, szanowni Państwo, którzy tutaj teraz na co dzień przebywacie, czyli pracownicy i budowniczy tego muzeum. Bardzo się cieszę i bardzo to dobra chwila dla naszego regionu, że wreszcie jest realizowany ten drugi etap budowy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Mam takie przekonanie, myślę w końcu, które towarzyszy nam wszystkim, że taki swoisty pech dla tego przedsięwzięcia
wreszcie się skończy, że będzie można, jeżeli już nie na 600, ale na 610 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, która w przyszłym roku przypada, móc korzystać z nowego miejsca wystawienniczego Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Bo o ile, tak jak mówił pan marszałek, to miejsce jest marką samą w sobie, jako jedna z największych, o ile nie największa bitwa średniowiecznej Europy, jest miejscem, jest marką dla naszego regionu, wizytówką naszego regionu, która co roku, jak wspominał pan marszałek, gromadzi dziesiątki tysięcy widzów podczas inscenizacji bitwy pod Grunwaldem w okresie letnim, gromadzi harcerzy, o tyle już od długiego czasu nieadekwatnym do tego było to powierzchnia wystawiennicza, to malutkie muzeum, ale wiele eksponatów, które wręcz domagają się, aby je wyeksponować, aby je pokazać, aby nasze społeczeństwo mogło z tego korzystać, abyśmy mogli sławić polski oręż, polskie zwycięstwa rycerskie, aby móc gromadzić tutaj rycerzy z całej Europy. Chciałbym, jeszcze odnosząc się pokrótce do tej historii, do tego, jak to powstawało, zwrócić uwagę na też determinację radnych sejmiku, którzy w tym okresie już po 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem mocno zabiegali o to, aby dzisiaj to muzeum powstało. Tutaj nie wybaczyłby mi tego chyba pan wicewojewoda, gdybym jego, bo on bardzo mocno, wiecie o tym państwo doskonale, bardzo mocno o to zabiegał, jeszcze też także jako radny sejmiku i później już po 2015 roku, kiedy razem z panem dyrektorem Szymonem Drejem, razem z obecnym też radnym sejmiku Patrykiem Kozłowskim jeździliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po to, aby te właśnie środki, które dzisiaj współtworzą całą inwestycję, móc pozyskać. I myślę, że to dobry przykład tego, jak wspólnymi siłami samorządu, strony rządowej, jak wspólnymi siłami przedstawicieli różnych opcji politycznych można coś dobrego, coś wspólnego dla regionu zrobić. I ja, gratulując tego, że dzisiaj możemy tutaj w tym przedsięwzięciu uczestniczyć, życzę, aby to było swoistym przykładem tego, że wspólnie pracując można więcej niż osobno. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie wojewodo. Chciałbym teraz na mocy agendy, która została przygotowana, udzielić głosu sobie, jeśli państwo pozwolicie. Panie marszałku, panie wojewodo, panie wójcie, panie starosto, szanowni państwo, ja chciałbym odnieść się tutaj do tych słów wojewody, który wspomniał o pechu. Rzeczywiście Grunwald w tradycji polskiej, w tradycji, w świadomości historycznej Polaków funkcjonuje od setek lat, ale rzeczywiście to miejsce tutaj, w którym się dzisiaj znajdujemy, było przez pewien czas rzeczywiście pechowe. Pamiętamy o tym, że 15 lipca 1410 roku tutaj na tych polach król polski Władysław Jagiełło zapragnął ufundować klasztor poświęcony tej wielkiej wiktorii. No ale pierwszy pokój toruński sprawił, że Polska musiała się wycofać z tych terenów i to nie my uczciliśmy tę wielką bitwę, tylko to zrobiła strona krzyżacka. Tutaj na tym wzgórzu, nieco po prawej stronie, znajdują się ruiny kaplicy pobitewnej, która została wybudowana, która zaczęła być budowana w roku 1411 roku z inicjatywy wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka von Plauena. Dzisiaj po badaniach archeologicznych wiemy, że ta kaplica była też pewnym masowym grobem rycerzy poległych tutaj pod Grunwaldem. Polska miała pecha o tyle, że tych ziem
te ziemie rzadko przypadały Rzeczpospolitej. Rzadko mieliśmy tutaj pełnię władzy, w związku z czym mogliśmy czcić Grunwald we wszystkich innych miejscach, tylko nie tutaj. Ta kaplica, ten kościół, który tutaj funkcjonował, został zresztą zburzony po roku 1525, po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Prusach. Tymczasem powstawały w Polsce pomniki, powstawały klasztory upamiętniające tę wielką grunwaldzką wiktorię. Kościół w Lublinie, ale przede wszystkim już podczas zaborów w roku 1910 roku z inicjatywy wielkiego Polaka Ignacego Jana Paderewskiego, tak zwany pomnik krakowski, wybudowany z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Ten pomnik też miał pecha, szanowni państwo, ponieważ podczas II wojny światowej został zburzony, zniszczony, a jego fragmenty możemy tutaj oglądać dzisiaj na polach Grunwaldu, ponieważ on został tutaj przeniesiony. Sytuacja zmieniła się w roku 1960, kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa, kiedy podczas ubiegłego ustroju postanowiono wykorzystać propagandowo Grunwald, pokazać, że myśmy tutaj zawsze byli, że to było zwycięstwo tak naprawdę nie Rzeczpospolitej nad Krzyżakami, czy też koalicji jagiellońskiej nad wojskami Zakonu Krzyżackiego i wojskami zachodniej Europy, tylko tak naprawdę było to zwycięstwo Polski nad Niemcami. I tutaj w roku 1960, powstało to muzeum, które do dzisiaj funkcjonuje na Wzgórzu Pomnikowym. Przyznam szczerze, bo pracuję tu już, teraz już będzie 10 lat za chwilę, że osobiście sądzę, że ten pomysł architektoniczny z roku 1960 bardzo się do dzisiaj broni. To jest co prawda niewielkie muzeum, ale wpuszczone we wzgórze pomnikowe, przepiękne maszty, które tak naprawdę stały się symbolem tego miejsca. Ale w momencie, w którym ta idea i ten etos Grunwaldu w XX wieku zaczął się rozwijać, rozszerzać, mówiliśmy coraz więcej, zaczęły być prowadzone badania archeologiczne i profesjonalne badania naukowe w latach 60., to muzeum zaczęło być za małe i tutaj muzealnikom zaczęło być zbyt ciasno. No i oczywiście pojawiła się, nie mówię o tych inicjatywach w latach 80., kiedy tu przyjeżdżał też wybitny przecież profesor Wiktor Zin, który dokonywał tutaj planów, tu miały jeździć meleksy, miały stawać wieże. Nie mówię o tych czasach, kiedy przyjeżdżał tu ówczesny wicepremier Andrzej Leper i chciał budować wielkie wieże widokowe, bo też przecież mieliśmy z tym do czynienia. Ale okazja pojawiła się na 600-lecie bitwy, kiedy samorząd województwa pozyskał środki na budowę tego, co mamy tutaj dzisiaj za naszymi plecami. Nazwaliśmy to etapem pierwszym, dlatego że wtedy nie udało się zrealizować całości inwestycji ze względów finansowych. Ale naszym marzeniem muzealników, naszym marzeniem mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego było od początku to, że w momencie, w którym budujemy infrastrukturę turystyczną, to ta infrastruktura turystyczna musi coś otaczać. A co musi otaczać na polach Grunwaldu? Nowoczesne muzeum. I teraz właśnie, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym, kiedy będziemy uroczyście podpisywać za moment akt erekcyjny tego gmachu, możemy powiedzieć, że spełnia się nasze wielkie marzenie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz chciałbym prosić o uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego nowego muzeum. Akt erekcyjny jest tutaj przygotowany na stole. Prosiłbym osoby podpisujące, on jest w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostanie w kamieniu węgielnym na wszeczasy. Drugi egzemplarz będzie eksponowany w urzędzie przez samorząd województwa, a trzeci będzie na pewno eksponowany w gablocie w nowym muzeum. Chciałbym prosić pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina.